Złożone w tym roku projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców, realizowane będą w przyszłym roku. Na pulę 1,5 miliona złotych 100 tysięcy przeznaczone zostanie na tzw. miękkie projekty, reszta czyli 1,4 tysięcy złotych na twarde. Mogą to być na przykład przebudowy chodników, place zabaw, miejsca parkingowe, nasadzenia zieleni i tym podobne. Wnioski można składać do 14 lipca. Później wszystkie nadesłane propozycje pracownicy magistratu ocenią pod względem formalno-prawnym. Pozwoli to wyeliminować te projekty, które z różnych względów nie są możliwe do realizacji, na przykład zlokalizowane są na terenie, który jest własnością prywatną, a do którego miasto nie ma praw.